Dobry, witam wszystkich. Nadeszła ta chwila, żeby pokazać ten filmik, na którego tyle czekaliśmy. Jest tu taka super rzecz, jak scenariusz na szkolenie odnośnie silników dwusuwowych. Otóż, muszę się trochę rozgadać, chwilę to potrwa, ale musicie to usłyszeć. Dlaczego, po co, o co z tym wszystkim chodzi? Jak widzicie, najbardziej krytykowaną rzeczą w mojej firmie jest termin oczekiwania. Naprawdę też mnie to boli, że w środku sezonu, kiedy wiecie, jest piękna pogoda, każdy chce mieć swój motocykl na już, a ja nie jestem w stanie wam zrobić cylindra na drugi dzień. No, nie jestem. Nie jest to, że mi się nie chce, tylko my po prostu mamy takie obłożenie, prawda? No to tylko tak wygląda, a to, co się dzieje w sezonie, to jest po prostu kosmos. Zważając na to, że moje 5 dni w tygodniu wygląda tak, że w większości jestem pół dnia na hamowni, a pół dnia przy cylindrach, nie jestem w stanie w ogóle mieć przy sobie telefonu. Zrezygnowałem z niego na jakiś czas, już nigdy nie wróciłem, ponieważ jak go miałem, no to 30% z tego, co robię teraz, robiłem wtedy. No, zawsze jest milion pytań, milion problemów. No i do tego właśnie zmierzam tutaj w czymś takim. Zadajecie mnóstwo, ja sobie tu przygotowałem, oprócz tego scenariusza, co to będzie, przygotowałem sobie takie najbardziej popularne pytania, które zadajecie mi na maila, z którymi jest multum po prostu problemów. No i wszystko ogólnie się sprowadza do strojenia dwusuwa. Problem, z którym większość mechaników i serwisów motocyklowych, motocrossowych i skuterowych ma ogromny problem, tak? Z tym problemem mają ogólny problem. Większość z mechaników, już nie mówiąc, wiecie, o klientach indywidualnych, ale większość z mechaników, którzy po raz pierwszy czy drugi wysyłają do nas cylinder, przynajmniej raz piszą maila, jak to wystroić, jak to poskładać, co zrobić, żeby się nie zatarł. Albo tego maila piszą, jak już się zatrze i wysyłają paczkę drugi raz lub chcą ją wysłać. Co wtedy zrobić? Co mogło być przyczyną? Najpopularniejsze. Panie Patryku, a jak to poskładać? Panie Patryku, bo poskładałem wszystko ładnie. Ładnie. Ustawiłem silnik bogato, ale chwyciło mi koło na trzecim biegu i nie wiem co dalej. Panie Patryku, przesyłam zdjęcia w załączniku tego, co się stało, co mogło być przyczyną. Panie Patryku, bo poskładałem moją betę 300 na Nowej Górze i strasznie mi się grzeje, co robić? To są takie główne tematy, które są codziennie. Do tego są też wiadomości, w których no nie jest tak miło i zdarza się, że to ja jestem winny temu, co się stało, no bo przecież jeżeli ktoś coś robił, czyli honował, tulejował, to na pewno jest to jego wina, nie ma szans, że po prostu to jest coś innego, po prostu jest to źle zrobiony cylinder, źle spasowany tłok, wszystko jest źle, zatarło się. No dobra, nie? Więc zrobimy szkolenie. Będzie to szkolenie dwudniowe. Z prawdziwego zdarzenia szkolenie teoretyczno-praktyczne, bo jest taki dobry cytat pewnego gościa, z pozdrowieniami dla pana Jacka, a jest to świetnie ujęte, że wiedza teoretyczna jest dobra tylko wtedy, kiedy stosujesz ją w praktyce. Zajebista sprawa. Tak jak mówiłem, będzie to szkolenie dwudniowe. W pierwszy dzień omówimy sobie ważne tematy, o tym za chwilkę. Pokażę, wytłumaczę, odpowiem na pytania. Wszystko omówimy sobie. Jestem gaduła, więc omówimy dokładnie. Nie będzie żadnych slajdów, żadnych w większości prezentacji. Po prostu ja tam będę z moją wiedzą i to będzie ten plus. A w drugi dzień pójdziemy sobie na hamownię. Ustawimy jakiś ostry silnik. Mam nadzieję, tutaj ustawimy YZ125, z którym jest największy problem. Najbardziej się to zaciera. Jest to newralgiczne i nawet na ustawieniach według serwisówki na nowym cylindrze, Nikasilu i tak dalej, i fabrycznym tłoku potrafi to mieć mega problemy. Ustawimy sobie taką YZ-tę. Coś, co się ostro zaciera, z czym jest problem, coś, co najbardziej też, coś, co najczęściej też do nas przychodzi zatarte i nikt nie wie, co z tym zrobić.
ustawimy sobie taki silnik, nóweczkę, Nikasil, nówka, sztuka, cała góra. Tak jak w większości ludzie to składają bez zwracania uwagi na poszczególne rzeczy. Odpalimy, pojeździmy sobie chwilkę wolno, odkręcimy, zatrzemy ten silnik. Wiele mu nie trzeba będzie. Po zatarciu go rozbierzemy, omówimy. Poskładamy mu nową górę już na tulei, czyli żeby było trudniej, no bo trzeba przyznać, no tuleje jest łatwiej przykleić. Nikasil jednak ma ten margines zatarcia ma troszkę później, szczególnie na pierwszych godzinach, więc poskładamy sobie na tulei, poskładamy sobie całe to na nowo, ustawimy najważniejsze rzeczy przy składaniu, które muszą być spełnione, ich przypilnujemy. Później odpalimy to tak, jak się zatarło, czyli nie będziemy nic z góry zmieniać, po prostu odpalamy i ja powiem, pokażę i wytłumaczę, co mamy zrobić po kolei, jak to wysłuchać, o co chodzi, po czym się kapnąć, że tak powiem, po czym się kapnąć, że ten motor jest na przykład za ubogo zestrojony, że jest zbyt doprężony nawet bez mierzenia, popatrzymy, wytłumaczymy i wyczujemy go na hamowni, wystroimy i zrobimy to tak, że w ciągu godziny, przepraszam, po jednej motogodzinie ten motocykl będzie nie do zatarcia, będzie idiotoodporny, będzie można pełnym obciążeniem iść po godzinie na tulej. Zniknie tym samym trochę pytań odnośnie docierania i tak dalej, no nie? Idąc dalej, mogę tu jeszcze powiedzieć, że to szkolenie będzie takie, to będzie szkolenie, no, dla was, żebyście wiedzieli, żebyście naprawdę obczaili, o co to chodzi. Będzie mała grupa, zrobimy grupę 8, max 10 osób. Taką, żeby nie było tłumu, żeby z każdym, tak jakby ta praca wyglądała indywidualnie, żebyście wszyscy widzieli, każdy mógł zapytać, każdy mógł zobaczyć, żeby każdy stał w pierwszym rzędzie, jak ja to mówię, żeby to wszystko było. Idąc dalej, szkolenie jak zestroić dwusuwa to nie tylko mój pomysł. Namówili mnie chłopaki z wyścigów, głównie z mistrzostw Polski, to znaczy Pucharu Polski głównie i z pucharów amatorskich, gdzie tam jeździłem. To jest jedna grupa, która przez zeszły rok szczególnie namawiała mnie na takie szkolenie. Wzięło się to stąd, że ja im po prostu sporo na torze pomagałem. I w zeszłym roku miałem kilku takich zawodników moich, jak ja to nazwę, którym nic nie pomogłem fizycznie, im nic nie kręciłem w motorze, ja tam nie wiecie, nic nie rozkręcałem, nic nie robiłem, tylko ja słuchałem, co oni mówią, z czym jest problem, ewentualnie słyszałem ich motor, gdzieś tam ich silnik, jak jeździliśmy w różnych grupach, że ja akurat byłem obserwatorem, oni wtedy jechali. Ja tylko mówiłem, co zmienić. Wiesz, słuchaj, tu jest dysza tak, świeca tak, iglica tak, wiesz co, tu cię coś w konia robi, rozbierz gaźnik, tutaj jest coś nie tak, wyciągnij membranę, wiesz co, a jaki tu jest squish, weź może daj 3 dychy większy, bo to tak dziwnie chodzi, dyngnij zapłon do przodu, dyngnij, czyli leciutko przekręć zapłon na przykład w stronę późniejszą, coś takiego. Później chłopaki pozakładali EGT, pozakładali różne inne bajery i nagle się okazało, że tak zaczęli zapierdzielać, że jeden kolega, Damian, pozdrowienia, objechał mnie na Poznaniu jego własną Aprilią, którą cały sezon mu pokazywałem, jak to wystroić i objechał mnie na Poznaniu. Druga grupa ludzi, która mnie namówiła na takie coś, to trwało, to wiecie, to nie jest akcja z tygodnia, to jest akcja z lat. Przynajmniej z 3 lat, to są mechanicy i właściciele serwisów, którzy przysyłają nam cylindry do tulejowania, głównie tulejowania, ale tak samo honowania, szlifów i tak dalej. Ludzie, którzy przysyłają cylindry, którzy montowali Nikasil nowy według ustawień serwisowych napisanych w książce, zatarte. Którzy montowali jakieś tam ponaprawiane cylindry zatarte i później montowali nasze zatarte. I po 3 razy motory pozacierane, to w końcu mail do mnie i proszenie o telefon, że oni zapłacą, że oni proszą o telefon, żeby im wytłumaczyć, panie Patryku, jak to do cholery zestroić, co ja tam mam zrobić, żeby się to nie zacierało. I nagle jest parę prostych rzeczy, to jest godzina do 2, ja musiałem sobie zrobić, wiecie, zawsze kawkę, wyjść gdzieś z hali, żeby był dobry zasięg, wyjdzieś na zewnątrz i 2 godziny na telefonie stać z gościem, tłumaczyć najważniejsze rzeczy. Tłumaczyć stopień sprężania, squish, dyszę główną, iglicę, parę rzeczy, jak zapłon, jak to wysłyszeć, od czego zacząć,
w którym kierunku iść i kiedy można to robić, kiedy jeszcze, jak to wszystko. 2 godziny. I ilu ludzi takich wyszkoliłem, że ja to tak nazwę, to nie zliczę. I co ciekawe, to na tyle działa, że ci ludzie do dzisiaj wysyłają do nas cylindry i z nimi już nie ma żadnego problemu. Po prostu żadnego. Nawet nikt nie dzwoni, nie pisze, nic. Po prostu przychodzą paczki, wyciągamy kartkę z paczki, jest napisany taki serwis, taki motor, proszę o tulejowanie, proszę ogarnięcie głowicy, zaworu, to co trzeba, żeby to było dobre. Ci ludzie już ufają stuprocentowo, oni się nie muszą, wiecie, zastanawiać, co my tam będziemy robić. Mniej więcej widzą cylinder, czy to jest do tulejowania, czy do szlifu. Mniej więcej wiedzą, piszą, wysyłają, my robimy swoje, odsyłamy pakę. Do widzenia. Nic się nie zaciera, z niczym nie ma problemu, później wracają cylindry, patrzymy jak się tłoki zużywają, po ilu godzinach, co się dzieje, ewentualnie dogadujemy się, czy robić mniej motogodzin na jednym tłoku, więcej, czy ciaśniej spasować, luźniej spasować, co robimy, czasami model tłoka zmieniamy, odprężamy, doprężamy i takie bajery, ale to jest rozmowa na innym levelu, to jest w ogóle inny poziom. Później się to okazało, że chłopaki z torów, tak jak mówiłem, zawodnicy tu też zaczęli tematy ogarniać, a teraz się okazuje, że po prostu non-stop, ja dostaję takie maile, nie ma, no dnia to nie będę przesadzał, ale nie ma tygodnia, żebym przynajmniej z 2-3 takich maili nie miał, że trzeba do kogoś zadzwonić, wytłumaczyć i to nie jest tak, że proszę mi zadzwonić, bo wasz cylinder się zatarł i ja mam pretensje, tylko to jest na tej zasadzie, że panie Patryku, czy mógłby pan znaleźć chwilę czasu, żeby do mnie zadzwonić, żeby mi to wytłumaczyć? I ja faktycznie co któryś ten telefon, albo jak już staram się oddzwonić, czy tam maila napisać jakiegoś krótkiego, ale z tym jest ciężko, z tym czasem, prawda? No to jest najgorzej. Ale jak już tak najbardziej się staram zadzwonić, jak już zrobiliśmy raz cylinder, gościu to poskładał, a najczęściej mechanik jeszcze klientowi poskładał w jakimś tam super serwisie. Zatarło się, mechanik, no trzeba na nowo zrobić, no i może będzie jeździć, może dłużej docierać trzeba, wiecie, no może za ostro jeżdżone, no za mało oleju lane, kurde, no same pomysły. Dyfuzor nieszczelny się, motor zatarł, nie? Cuda na kiju nie widzę po prostu. I później jak ci ludzie wysyłają ten zatarty cylinder do nas drugi raz i tam jest, wiecie, karteczka napisana i panie Patryku, proszę to tam przehonować, szlif, czy tam co trzeba naprawić i proszę mi zadzwonić tak, poświęcić mi 10 minut, ja nawet zapłacę i żeby mi pan powiedział, co ja mam z tym zrobić, bo przecież wy się na takich cylindrach ścigacie w mistrzostwach, a na zawodach chłopaki jeżdżą, a my to czybieki nie możemy zmienić, to się zaciera i mechanicy nie wiedzą, co zrobić, nie? No i... tak jest, no nie? Lećmy dalej. Pomówmy o kosztach takiego najprostszego zatarcia silnika. Weźmy taki najprostszy, lekki przypadek, 125 w usuwie oczywiście. Lekki przypadek, czyli zatarcie, które da się uratować samym honowaniem, na ten sam wymiar tłoka, tam setkę więcej. I takie zatarcie, w którym nie ucierpiała ani korba, ani głowica. Nic nie wciągło, nie zabijało głowicy, nie chwyciło z pełnego V-maxu, że tam gdzieś korba nie stanęła dęba, nie skrzywiła się lub coś się z nią tam innego nie stało, główka się nie zrobiła kolorowa i tak dalej. To taka prosta rzecz, jedziecie, chwyciło, dobra, sprzęgło, pyk, za chwilę puściło, już ledwo co to chodzi, przyjechaliście do domu i rozbieracie. To jest lekkie zatarcie. Czyli co? Rozbiórka góry, mycie wszystkiego, rozbieranie cylindra do gołego z zaworów, tulejek ustalający i tak dalej. Robicie to albo wy, albo robi wam to mechanik. Serwis, prawda? Zestaw uszczelek, łożysko igiełkowe, świeca. No i oczywiście wysyłka do nas paczki na honowanie, dobór tłoka i tak dalej. Cenowo. Jeżeli chodzi o rozbiórkę góry, mycie wszystkiego, jak robicie sami, to sami. Jak to robi mechanik, no to za wymianę, wiecie, wymianę tłoka to jest kilkaset złotych z jakimś tam odpaleniem, wstępnym rozjeżdżeniem. Bo to wiadomo, tu jakiś płyn, tu coś, tu tak dalej. Jeżeli chodzi o rozebranie cylindra ze wszystkiego, bo to wiecie, to nie jest wymiana tłoka na zasadzie, że z powrotem i jest wymienione, tylko trzeba to porozbierać, bo to się pozacierało. Trzeba zawór wydechowy często wyciągnąć, często tam gdzieś coś, wiecie, jest porobione. Trzeba się temu przyjrzeć wszystkiemu.
No to macie kasiorę, zestaw uszczelek liczmy 1,5 stówy, łożysko igiełkowe 35 zł, świeca 30, do nas wysyłka paczki, dobór tłoka, honowanie plus dwa razy kurier 430 zł. No to macie tutaj, ja wiem, z 700 zł tu macie kosztów w zasadzie jak robicie to sami, z mechanikiem 1000 i więcej, no nie? Później trzeba to poskładać wszystko do kupy, jak to przyjdzie, na nowo to odpalić, no i co? No i spróbować ustawić tak, żeby się nie zatarło. Misja życia dla wielu, nie? Dojdziemy do tego za chwilę. To jest najtańszy przypadek oczywiście tego zatarcia. Często po zatarciu, wiecie, jest gorzej, nie? No, ucierpi głowica, pofałdują się płaszczyzny. Czasami ktoś, im nowszy rocznik, ma cieńsze cylindry, prawda? Czyli to są już takie cylindry, że tam w zasadzie ja toleruję max jedną rozbiórkę bez docierania płaszczyzn, na drugiej już docieramy, bo już między szpilkami głowicy to już jest pofałdowane. Bez usterek. I taki cylinder, jak jest ostro zatarty, czyli jest mega zagrzany cylinder z tłokiem, że jest po prostu bardzo miękki, jeszcze się zatrze, siłą po prostu, wiecie, zatarcia pędu i wszystkiego, to tam tłok miażdży cylinder albo w dół, albo do góry, w którą stronę się to nie zaciera i to się wszystko, wiecie, nie? Później taki cylinder wystarczy przetrzeć po płycie traserskiej, to pięknie widać. Więc dochodzą płaszczyzny, dochodzi zabijana głowica, czasami dochodzi, a już nie mówiąc o Nikasilu, który przy mocniejszym zatarciu pada na dzień dobry, bo się odkleja i tam nie ma, że się przehonuje, tylko po prostu tak się sklei ten tłok, to aluminium z bokiem z cylindra, z powłoką Nikasilową, że odpada, to jest zgrzane i koniec, nie? Więc mamy cylinder czy samą powłokę do zrobienia na nowo, no to jakie są koszty. I to jest tylko 125. Jeżeli wchodzimy w 250 czy setkę, a ja nie wiem jak to można zatrzeć, ale też to ludzie zacierają, no to cena jest z 1,5 razy na pewno wyższa. No i z tym jest ogólnie nagminny problem. Mechanicy tutaj nie wiedzą co robić, nie wiedzą jak to zestroić, nie mówiąc o tym, że mało kto potrafi słyszeć dwusuwa. W większości, jak już jest jakiś poziom strojenia dwusuwa, taki konkretniejszy, no to trzeba to słyszeć, nie? Trzeba wiedzieć, co to znaczy, kiedy silnik dynda. Bardzo ciekawe określenie. Też wytłumaczę, o co chodzi. Trzeba słyszeć, kiedy jest zalany, kiedy jest za ubogo. Niby prosta sprawa, ale ludzie nie wiedzą, o co kama. Nie wiedzą, kiedy jest zalane, nie wiedzą, kiedy jest za ubogo. A to jest dwie w ogóle... Dwie strony medalu. Co do mechaników, no kto to umie zestroić, kto chociaż wie, co to jest squish? Panowie, to jest tragedia, panowie i panie, jakby się, bo wiem, że się zdarzają też klientki nasze. Jaki mechanik, taki podstawowy, nie mówiąc tu o jakichś takich bardziej serwisach motocrossu stricte, ale o takich, powiedzmy, mechanikach, co to wszystko robią. Każdy motor i nagle mu przyjeżdża crossówka, no bo tych crossówek jest najwięcej. Ale już nie mówiąc o torowych sprzętach i o jakichś takich bardziej zawodowych butach, tak, które też jeszcze jeżdżą. Kto wie, co to jest squish? Kto mierzy stopień sprężania? Praktycznie mi, jak rok długi, nie zdarza się, żeby na mailu ktoś mi podawał stopień sprężania. Stopień, czyli objętość komory zmierzoną olejem, zalaną i wyliczony stopień w Excelu, w kalkulatorze. Jedna osoba do roku, kiedy 1000 innych maili przychodzi i każdy mi pisze: proszę pana, ja mam stopień sprężania 14 bar. Bar. Czyli on ma ciśnienie sprężania, a nie stopień. Kto to w ogóle gdzieś tam mierzy, jaki to mechanik? Najbardziej podstawowa rzecz. I to nie tylko, że trzeba to ustawić do serwisówki, squisha głównie. To jest też element regulacyjny. Ale już za dużo gadam, to będziemy gadać później, no i głównie na szkoleniu. Wiecie, dzisiaj dwusuw jest coraz mniej popularny, ale nadal problematyczny, nie? No... Tak, o tych mechanikach mówię, no ale oni naprawdę wolą czterosuwy, bo tutaj nie ma co się dziwić, no to się nie zaciera, prawda? No to się w większości nie zaciera, jest proste i naprawdę serwisowy manual, jak powie, jak to dokręcić, dokręcamy dane newtony, dane rzeczy, nie ma co tam wiele cudować, w miarę to działa, odkąd są motocykle, silniki na wtrysku, no to już jest w ogóle po sprawie, jeżeli chodzi o jakieś tam zatarcia.
No i tak naprawdę nikt już nie pracuje z tymi dwusuwami na co dzień, nie? Nie, nawet jak serwisy są motocrossu, które co prawda stroją to i to, to tam wiecie, tam na 24 suwów przypada jeden dwusuw i to jest na zasadzie, wiecie, tam jest cylinder ściągnięty, wysłany do przehonowania, on przychodzi, on jest zamontowany, odpalony i to się wydaje klientowi. Nikt tam, wiecie, no... Nikt tego nie słucha, nie jeździ, nie obciąża w ogóle u nas w kraju, no to ile serwisów jakichś takich w tym temacie ma hamownie w ogóle, nie? No to jest w ogóle za murzynami, bo ja odkąd my pracujemy na hamowni już własnej, bo wcześniej jeździliśmy gdzieś do innych ludzi, ale odkąd pracujemy u siebie na hamowni, to wiecie, to jest inna bajka, inny level po prostu. I kto w ogóle coś takiego robi? Kto tą krosówkę gdzieś jedzie się przejechać, słucha, patrzy, nic. Każdy to odpali, działa, przygazuje, o fajnie, chodzi elegancko, ma wolne obroty, równo schodzi, fajnie na gaz reaguje, jest okej, okay, będzie cisło, nie? Zapisałem sobie taką najbardziej przykładową rozmowę przez telefon, jak jeszcze za czasów, kilka lat temu, kiedy miałem czynny telefon faktycznie, że wiecie, że jak mi grało, tam już to ja schodziłem z maszyny, brałem telefon, oddzwaniałem, no tam większość mi się udawało oddzwonić, ale to jak miałem 10-15 telefonów dziennie, a nie 100-150 jak jest dzisiaj, przynajmniej tyle widzę nieodebranych, no to się jeszcze dało. To taka najciekawsza rozmowa, która się najczęściej powtarzała, wiecie, dzwonię do gościa. Panie Patryku, proszę o pomoc, poskładałem graty od pana, zatarło się. Wie pan, ja bym chciał to wysłać, przehonować, no ale co dalej, nie? Nie wiem co zrobić, żeby to się nie powtórzyło, nie? No to wiecie, no to ja mówię, dobra, niech pan to wyśle, co i jak, nie? Cylinder porozbiera, podeślę. Przehonujemy, odeślemy, mówię, może jakąś setkę, dwie ustawimy go luźniej, żeby było to troszkę trudniej zatrzeć. No i tyle, nie? No i pytanie moje pierwsze. Odbieram i mówię gościowi, panie, jaki tu jest squish? Ale panie, jaki squish? Jakie co tam? Jakie, o co to chodzi? Ja mówię, no jaki squish był ustawiony? No jaki? No powiedzmy, nie wiem, no milimetr, półtorej. No jak widzę, że... Jak widzę, że goście zaczyna jąkać przez telefon, ale może pan powtórzyć squish, co to? No to porobione. Także to są takie podstawy. Ja nawet nie zdążyłem przez taki telefon najczęściej zapytać o, wiecie, o dyszę, o strojenie, o multum innych rzeczy, no bo leżą podstawy, których... no musicie dopilnować podczas składania silnika. Jak tego nie ma, to nie ma nawet co odpalać, prawda? Bo parę rzeczy gościowi wytłumaczyłem przez taki telefon. Parę rzeczy, naprawdę, niewiele. Powiedziałem, co trzeba, jakie to jest ważne, w jaki sposób to ustawić. I tydzień później pan dostał na nowo zrobioną górę, wiadomo, przehonowane, nowy tłok, czasami jakaś płaszczyzna, zrobione to, co trzeba. I ja za tydzień mam, czy za dwa tygodnie maila, czy SMS-y jeszcze kiedyś się zdarzało, ale głównie maile i czytam. Panie Patryku, dziękuję ślicznie. Rany boskie, maszyna zapierdziela nawet na tej dyszy, tak jak tej dużej takiej, co to miało być, wiecie, trochę tempę. Masakra, jak to fajnie chodzi, zrobiłem już 7-10 motogodzin. Nic, byłem na torze, ciśniemy tym. Ja nawet nie wiedziałem, że tak można tuleją katować i jest super, nie? Proste. To jest dla zawodników też, bo to mechanicy, serwisy to jest jedna ekipa, którą chciałbym tu widzieć, a drudzy to są zawodnicy, którzy jeżdżą dwusuwem. No i wiecie, jest taka historia, że jak jestem na mistrzostwach różnych, w zeszłym roku byłem na głównie pucharze amatorskim, no, na pucharze Polski, na mistrzostwach byłem raz, zrobiłem licencję, nawet nie jeździliśmy, bo to w tej covidowej sytuacji, to wiecie, tam jeździły dwie osoby, tak szczerze, bez sensu. Czemu się zdecydowałem na to? Bo widzę dobrych kierowców na torze, którzy z seryjnymi sprzętami potrafią wygrać wyścigi, ale niestety tylko kiedy ich silnik dojedzie do mety. Ich seryjny silnik, odnoszę się tutaj do Aprilia RS125, która jest najpopularniejszym sprzętem teraz w pucharze polskich, w amatorskich pucharach. Ogólnie najbardziej popularna torówka 125, jaka jest? Aprilia RS. Co innego silnik wyczynowy,
kiedy balansujesz na granicy ubogiego strojenia, granicy zatarcia, kiedy naprawdę to trzeba słuchać, obserwować, patrzeć na pogodę, patrzeć na tor, kupę rzeczy, to wtedy tak, wtedy zatrze się, zdarza się, no przedobrzyliśmy, trzeba o krok się cofnąć, jest ok, ale seria? Seryjna Aprilia RS, czyli Aprilia, wiecie, to jest drogowy motor, który jest zaprojektowany do robienia kilometrów, a nie 30 motogodzin i serwisu. To jest motocykl, który, wiecie, jeździ 10 tysięcy kilometrów po drodze, tam nikt nie zagląda i tyle. Tam dzieciak na to wsiada, odkręca manetkę na maksa na dwupasmówce, rżnie do przodu 170 na godzinę przez 15 kilometrów, zjeżdża i tyle. I tak codziennie jeździ do szkoły, do dziewczyny, do i tak dalej, nie? I to tak jeździ przez 5 lat i temu się nic nie dzieje, a nagle takie sprzęty przygotowywane przez, wiecie, serwisy, przez mechaników, przez fachowców, seryjne, Nikasil, seryjny dyfuzor i tak dalej, sprzęty na seryjne przywiezione na tor, czyli tor, to nie jest 20 km proste, gdzie się trzyma, tylko to jest, wiecie, kilometr, choćby tor Poznań, najdłuższy w Polsce, prawda? Największy ogień, gdzie te 125 jeżdżą i tego toru się wszyscy boją, bo tam dwusów się zaciera, to jest za długi tor na dwusuwa. To wiecie, tam jest kilometr prostej, zakręt, znowu zakręt, później kilka, znowu. Tam nie ma ognia cały czas, nie? Fakt, silnik dostaje ostro, ostro tam się go ciśnie, ale tam nie ma ognia cały czas. A na drodze potrafi ktoś tym wjechać i otworzyć manetkę i ciśnie. I V-Max ile to wlezie, no nie? I takie coś potrafi na drodze to znieść, a na torze chłopaki to nagminnie zacierają. To jest nic. Zacierają chłopaki na torach kartingowych. Tor kartingowy ma około kilometra długości. 1000 metrów. Jeden kilometr. Jeden. Na którym jest 10 zakrętów. Czyli w zasadzie tam 2, 3, może 4 biegi zmienimy, jak mamy małe zębatki. Na normalnych drogowych zębatkach, jak sobie wiedziecie, tam taką Aprilią, która ma ustawioną taką zębatkę, że ona tam ciśnie 170 po prostej, to na torze kartingowym jeździmy 2-3 biegami w zasadzie. No są też dłuższe, krótsze tory, ale to jest 2-3 biegi przeciągnięte, zakręt, puszczamy. Znowu bieg, dwa, puszczamy. Później kilka zakrętów, powiedzmy, na tym samym biegu, czy tam max z jedną zmianą, puszczamy. I na takim, to jest tor, który ja uważam idealny na docieranie silnika. Perfekcja, zmienne obciążenie, przekręcanie na niskich biegach. Świetna sprawa, świetna. Brak obciążenia na wysokich biegach, brak dużego przełożenia, bo tam jak macie normalne zębatki, to wiecie, jeździcie 2-3, no nie 2-3-4, no tam wyższych biegów się nie używa. I ludzie tam przyjeżdżają Apriliami, Nikasil, super oleje wyczynowe i tak dalej. Przyjeżdżają, oni zacierają silnik. Ręce opadają, po prostu ręce opadają, to wiecie, to nawet nie wiadomo od czego rozmowę z takim mechanikiem zacząć, no bo to... Ja bym mu najchętniej powiedział, to niech pan to zawiezie do mechanika, no to tak szczerze. No i wracając do tej Aprilii, która po drodze ciśnie przez 10 km prostą 170 i V-Maxem i się nic nie dzieje, a oni zacierają na jednokilometrowym krętym odcinku, to jest dziwne, nie? Niemożliwe, nie? Jak to jest w ogóle możliwe? Da się? Da się, pewnie. I nauczę cię, jak to zrobić, pokażę, wytłumaczę i na hamowni, na żywe oczy będzie to widać. Od zatarcia, przez montaż, przez odpalenie na zacierającym zestrojeniu, czyli za ubogo, zbyt doprężone i tak dalej. Tak zrobimy najczęstszy przypadek. I od tego zrobimy, zajmie nam to może godzinę, może dwie, zrobimy tak sprzęt, że on po kilku tam przehamowaniach, czyli po liczbie motogodzinie jednej, sprzęt jest gotowy na zawody i może iść ognie cały czas. Na tulej. A gdzie jest jeszcze Nikasil? Nikasil w zasadzie mógłby iść na dzień dobry. Pełnym ogniem, nie? Tak więc, jak takie rzeczy będziesz wiedział, będziecie wiedzieć, to za każdym razem, kiedy poskładasz nowy silnik, będziesz wiedział, jaką procedurę przejść, na co zwrócić uwagę, by się ten silnik nie zatarł, oraz jak go wyczuć, już wiecie, podczas jazdy, jak go wyczuć, jak go wysłyszeć, żeby wiedzieć, kiedy można coś w nim zmieniać, by osiągnął największą moc w warunkach, w których będzie jeździł. Czyli, wiecie, jeden jeździ w enduro,
pyrka, drugi się wspina po lesie, jeżeli chodzi o sprzęty crossowe. Jedni gonią po torze, a inni gonią po asfaltowych torach, długich, krótkich. Prowadzę też ludzi, którzy się ścigają w Czechach na długich torach asfaltowych. Jest Aprilia, która się ściga na Brnie. I tak dalej, więc to jest też temat. No i tak samo ludzie, którzy składają na drogę, no nie? Więc nauczę, pokażę, będziecie wiedzieć. Chciałbym jeszcze omówić tematy, które będziemy omawiać. No widzicie, scenariusza mam trochę, no jest tych kartek trochę. To jest taki scenariusz uproszczony, to tak wiecie, mam tu wydrukowane mniej więcej to, co chciałbym wam powiedzieć, bo przez... Jak ja bym sobie tego nie wydrukował, to gadałbym tu 5 godzin pewnie i powiedziałbym wszystko. Każdy przypadek. Ja to zbierałem przez kilka miesięcy. To jest w zasadzie, jeżeli chodzi o te telefony, o te rzeczy, to jest te przykłady, to jest w zasadzie z ostatniego miesiąca wzięte. Ale ogólnie te najważniejsze zdania sobie zapisywałem przez długi czas i chciałem powiedzieć tylko to. I te przykłady, które sobie tam zapisałem, a nie rozgadywać się, wiecie, na 5 godzin. Więc panowie, tak, co będziemy omawiać na tym szkoleniu? Może inaczej, może nieco będziemy omawiać, tylko zacznę od tego, dla kogo jest to strojenie, to szkolenie. Teoretycznie, wiecie, ja chętnie zapraszam każdego, dla każdego by to było. Ale głównie to strojenie, przepraszam, głównie to szkolenie będzie dla zawodników, dla mechaników. No, dla właścicieli serwisów można to też powiedzieć, bo w Polsce często właściciel serwisu jakiegoś tam motocyklowego, motocrossowego jest też głównym mechanikiem, głównym fachowcem. Więc dla zawodników, dla mechaników, dla serwisów, dla was będzie to szkolenie. Teoretycznie przyjmę każdego z was, ale musicie wiedzieć, że to nie będzie szkolenie ogólne, tylko to jest szkolenie specjalistyczne. Naprawdę specjalistyczne, jedyne w naszym kraju, prawdopodobnie jedno z nielicznych, może nawet jedyne na Europę, na naprawdę szeroką skalę. Nie wiem, czy takie są za granicą, nigdy się z takim nie spotkałem. Raczej taka wiedza jest przekazywana, wiecie, pod stołem i to jest wiedza tajemna. Ludzie na tym, wiecie, zarabiają za granicą, a z racji tego, że dwusłup dosyć mocno umiera, no to w ogóle robi się śladowa wiedza i ludzie, którzy coś takiego potrafią na odpowiednim poziomie, no to, wiecie, siedzą w jakichś teamach i tam zarabiają kasiorę, a nie mówią do kamery, żeby ktoś to wiedział. Nikomu to na rękę z nich, wiecie, nie jest. Także dla kogo, panowie, nie jest to szkolenie? No muszę to powiedzieć, gdyż jest to, tak jak mówiłem, szkolenie specjalistyczne i nie będziemy marnować czasu na pierdoły. Po prostu no, z szacunku dla ludzi, którzy, dla tych, którzy przyjechali dowiedzieć się konkretnych rzeczy i wy zapłacicie, wy będziecie chcieli po prostu mieć rzetelną wiedzę, rzetelną praktykę na hamowni i będziecie chcieli mieć czas, żeby zadać pytanie odpowiednie, na które chcecie mieć odpowiedź, bo wiecie, ja będę mówił jedno, a założę się, że każdy z was będzie miał problem tak naprawdę z czym innym, no nie? Wy to wszystko posłuchacie, ale każdy z was będzie chciał o co innego zapytać, bo w inny sposób miał problem z jakimś tam motocyklem, z motocyklami, więc ten czas będzie dla was, a jak przyjedzie któryś z was taki, co wiecie, będzie pytanie, co to jest dyfuzor, co to jest tłok, gdzie są to te kanały, wiecie, co to w czym chodzi tam, no nie, no my nie będziemy tu podstaw omawiać, to już trzeba wiedzieć. Więc panowie, jeśli nie wiesz, co to jest dyfuzor, nie wiesz, co to jest tłok, nie wiesz, co to jest wał korbowy, jeśli nigdy nie składałeś żadnego silnika, nie jest to szkolenie dla ciebie. Bynajmniej możesz przyjechać, ale takie pytania, nie będzie na takie pytania odpowiedzi. I tak naprawdę, nie wykorzystacie tego szkolenia i będziecie siedzieć, będziecie słuchać, jakby ktoś do was po chińsku mówił. I nic z tego nie będziecie po prostu rozumieć, więc tak mówię, teoretycznie zapraszam wszystkich, ale uprzedzam, że bez tej podstawowej, albo nawet lekko szerszej podstawowej wiedzy, no nie wykorzystacie, no nie będzie to działało. Także panowie, co będziemy
co będziemy omawiać. Panowie, nie będziemy omawiać podstaw, jak działa silnik dwusuwowy, co to jest dyfuzor, głowica, tłok. To musicie już wiedzieć, tak mówiłem. Ja nauczę was, jak zestroić silnik, żeby się nie zatarł. Jak zestroić, żeby się nie zatarł. To jest punkt pierwszy, najważniejsze. Powiem, na co zwrócić uwagę już przy składaniu silnika, zanim go odpalicie, oraz gdzie szukać kolejnej dawki mocy, jeżeli silnik już jeździ należycie. Wszystko jest ok, działa, nie zaciera się. To gdzie szukać tych jeszcze tam takich ukrytych procentów mocy we własnym waszym zakresie, prawda? Bez żadnych portingów, tak żeby to dostroić tak, jak to ma jeździć i żeby to pokazywało, na co, żeby ten sprzęt pokazywał, na co go stać tak naprawdę. Przelećmy sobie pokrótce tematy szkolenia. Jest tego sporo. Miałem wielki problem, aby to zawęzić do tego, co uważam, że musicie wiedzieć, a całej reszty nie zdążę przedstawić. Musielibyśmy, wiecie, tydzień siedzieć. Także problem był, żeby to, wiecie, zawęzić, a i tak widzicie, ile kartek tu jest i to drobnym druczkiem, wiecie, napisane. I to jest tylko takie, wiecie, ja to czytam tu dwa zdania, resztę mówię z głowy i to jest zawężone, także no jest tego trochę. Może coś jeszcze z tego pominiemy, ale wstępna wersja, nad którą pracowałem kilka miesięcy, to wstępna, to jest pierwsza wersja finalna, nie wiem, czy taka faktycznie będzie przedstawiona, ale wstępna wersja finalna jest taka. Powiem wam w tajemnicy, że scenariusz już podzieliłem na dwa, w związku z czym powstał również poziom drugi tego szkolenia, ale o tym może innym razem, może po tych pierwszych już szkoleniach i to dla mocno zainteresowanych ludzi. I ja też chętnie bym porozmawiał na wyższym poziomie i chętnie przyjmę później taką grupę profi. Ale tak jak mówię, to kiedyś pogadamy. Panowie, temat pierwszy. Pierwszy temat. Co to jest stopień sprężania? Co to jest ciśnienie sprężania? Jak to mierzyć? Co nam to mówi i dlaczego nie warto zwracać uwagi na to drugie w dwusuwie? To jest temat pierwszy. To jest podstawa. Dwa. Co to jest squish? Magiczna nazwa, podpowiem po polsku zgniot. Tak to jest tłumaczone w regulaminach kartingowych. Jest to tłumaczone z angielskiego na polskie czy na z włoskiego. To jest zgniot. Co to jest w ogóle, jak to mierzyć, jak ustawić i dlaczego to jest takie ważne, szczególnie w mniejszych pojemnościach. No to powiedzmy, numer 3, taki główny, to jest luz, tłok, cylinder, pasowanie zestawu. Dlaczego? To też jest element regulacyjny silnika, jaki dobrać i kiedy pilnować. Dziwna sprawa, nie? Element regulacyjny. Można regulować silnik luzem montażowym, pasowaniem tłoka z cylindrem? Tak, można, naprawdę można. Jak to w skrócie powiedzieć, żeby się nie mega nie rozgadywać. Można albo mu ułatwić kręcenie, czyli jak robimy szlifierę na długie tory albo do motocrossu, to można mu ułatwić i dodać trochę mocy. Albo można na przykład podwoić sobie liczbę motogodzin jeżdżonych na jednym tłoku przez odpowiednio ciasne pasowanie. W zestawie z odpowiednim honowaniem, z odpowiednim zarysem, czasami z odpowiednimi drobnymi korektami na tłoku, dremelek. Tu promień, tam faska, tu takie, tu srakie, drobne rzeczy, pogadamy, fajny temat. W Polsce, to wiecie, ja mam 500, ma być 500, 600 to 600, bo mi tak, wiecie, no bo mi tak tutaj piszą na pudełku z tłokiem, panie, to jest 600. Pogadamy. O, kolejny super temat, rodzaje tłoków. Rodzaje, no wszystkie są aluminiowe, nie? No ale pokrótce, kuty czy odlewany. Newralgiczna rzecz, kłótnie są sakramenckie, po prostu, że ja to powiem. Po prostu ostre kłótnie idą na każdej grupie internetowej, ostre debaty prezydenckie po prostu na temat kłóty czy odlewany, czym one się różnią, co to każdy z nich robi. Rady boskie, jak ja tam filozofię czasem czytam, to mówię, kurde, masakiera. Więc pokrótce, kłóty czy odlewany, to jest jeden podział. Zawartość krzemu, to jest bardzo ważna rzecz. Omówimy i dowiecie się, który co i jak ma. Który do czego lepszy.
wiecie, jest enduro, motocross, wyścigi drogowe, a może na ulicę, który do Nikasilu, do Tulei, też troszkę można to podobierać, który trudniej zatrzeć. To jest też temat internetowy i takie pierdoły tam piszecie, że naprawdę. Który tłok trudniej zatrzeć? Kuty czy odlewany z krzemem, czy znaczy z większą zawartością krzemu, czy z mniejszą? Prosta sprawa, naprawdę. Ja mam to ostro opanowane, temat jest, to jest laboratoryjny poziom u mnie, także mogę się tu rozgadywać, będę to zawężał, ale musicie to wiedzieć, żeby ktoś, kto stąd wyjedzie, żeby miał, wiecie, 100% pewności, a nie. Więc kuty czy odlewany, zawartość krzemu, który do czego, który trudniej zacząć, na którym jakie luzy możemy stosować. Jedne pękną, drugie nie, musicie wiedzieć. Lecimy dalej. 5. Ogólnikowo, pokrótce, przyczyny zatarcia silnika. Przepływ ciepła i strojenie. Kolejny temat. Zawór wydechowy. Jedni wiedzą, drudzy nie wiedzą. Ktoś tam tym kręcił, inni ustawiają według serwisówki, inni to, wiecie, wywalają i nie ma. Pokrótce mówimy, co to jest, co daje, na co zwrócić uwagę. Jak ustawić ewentualnie, jak mamy taką możliwość, bo nie zawsze jest. I co można tym zyskać? Bo to jest bardzo ważna i fajna rzecz regulacyjna w wielu, wielu sprawach. Możemy naprawdę totalnie zmienić charakterystykę sprzętu i o tym sobie pomówimy. Kolejny temat. Znaczenie świecy zapłonowej. Panowie, rodzaj świecy, jaka elektroda, iryda, zwykła, platyna, jakieś mieszanki, jest złotopallad i tak dalej, cieńsza, grubsza, z wysuniętym stożkiem izolatora, z na równi stożkiem izolatora, ze schowanym stożkiem, z elektrodą od góry, można powiedzieć z elektrodą od góry, z elektrodą z boku. To są tylko rodzaj, ale to jest tak, wiecie, informacyjnie, więc rodzaj, no u was to raczej iryda i zwykła. Bo iryda ileś razy droższa, niby ma lepiej chodzić, a zwykła ileś razy tańsza. Teraz się ludziom w głowach już pokiełbasiło, bo przez 20 lat do dwusuwa zawsze w serwisówce iryda albo platyna wypisana i mega zimna, zawsze dziewiątka, dziesiątka, masakra, zawsze dziesiątka EX, NGK albo EG, albo dziewiątka i praktycznie nic innego i wiecznie z tym jest problem, to pada i tak dalej, a nagle przyjeżdżacie 2020 rocznikiem i jest świeca z NGK BR7ES za 8 zł i to jest świeca idealna do większości większych pojemności, za 8 zł działa, gada, nic się nie dzieje i producent lepszej nie widzi. Dlaczego? Nie? Pogadamy sobie na ten temat, ale głównie o świecach, no rodzaj, no musicie wiedzieć chociaż ten wysunięty stożek izolatora, bo to jest ważne przy doprężonych dzisiaj sprzętach, gdzie jest mała komora i tak dalej. Ciepłota, przede wszystkim ciepłota, czyli element regulacyjny, coś co bardzo Wam ułatwi życie, jeżdżenie i czasami zapobiegnie zniszczeniu silnika. Dzisiaj to już jest rzadziej, bo mało kiedy widzę, żeby ktoś mega ciepłe świece stosował do jakiejś wyczynówki setki, więc raczej to się tam, wiecie, no, nie widzę takich, nie często się spotykam z przypadkiem, żeby się świeca, wiecie, zlała, upaliła na pół, żeby silnik przez to przedziurawiło, ale fakt się zdarza, więc głównie po prostu ciepłota jako element regulacyjny naprawdę ułatwi Wam życie. Niektórzy to, wiecie, wożą po 3 świece na weekend i jest problem, żeby to wyjeździło na tych 3 świecach, albo co chwilę przekręcają, padają, rany boskie, nie? Także to sobie omówimy. Kwestie producenta, może też troszkę, no i więcej na szkoleniu. 8. Temat 8 z głównych. Oleje, panowie. Dwie sprawy. Po pierwsze, podział olei na mineralny, półsyntetyczny, syntetyczny i estrowy. Ester 4, najwyższy, czyli ester. Nikt o tym nie wie, czym się różni, znaczy nikt o tym nie wie. No ludzie wiedzą, ale nie do końca, gdzieś to tam dzwoni w którymś kościele, nie wiadomo w którym. Czym się różni Castrol Power Racing, Power One, Racing One, ten zwykły, co jest syntetyczny, od iPhone Samurai, od Motul 800, od iPhone tam Stroke 2R chyba, no nie, to jest ten, już mówiąc, wiecie, po polskiemu. Czym się to różni, nie? No to który lepszy, jak to przecież podobnie kosztuje? No właśnie, no to
pierwszy podział olej najprostszy to jest mineralny, półsyntetyk, syntetyk, ester. Wystarczy już się trzymać estrów tej półki, już jest bardzo dobrze. Ale jest jeszcze drugi podział olejów, to już mało kto wie, to w zawodnikach trzeba tak poszukać, to są podział olej na motocrossowe i wyścigowe. Cisza. Czym się to różni? Przecież to na pudełku nie jest napisane. Jak weźmiecie Motula 800 tego i tego, to czym on się różni? Tam są te same, te wiecie, klasy, bo wiadomo, że na oleju to raczej nie piszą lepkości, temperatur, różnych takich właściwości, które też wielu osobom nic nie powiedzą i tak szczerze to wiecie, nie musicie się na tym w ogóle znać. Ale prosty podział motocrossowe i wyścigowe. Czyli oleje, które myją silnik i oleje, które na maksa smarują kosztem dużego nagaru. Tak, tak, tak jest do dzisiaj. Nawet są oleje, które do dzisiaj zostawiają nagaru więcej niż miksol, naprawdę, uwierzcie. Ale w wyczynowych zastosowaniach one muszą być, bo inaczej przykleicie zestaw. Więc ciekawa rzecz. Temat kolejny gruby. EGT. Temperatura spalin. Przygotuję jakieś takie proste sondy, które moglibyście sobie kupić. Mowa tutaj mechanicy, no zresztą wszyscy, ale mechanicy, zawodnicy. Trochę tych sond u mnie przez parę lat przerobiłem. Pieniędzy w to wypchałem. Miałem wyczynowe, chińskie, pośrednie, z multimetrów, grube, cienkie, samochodowe, motocyklowe, czary, mary, wszystko. Pieniędzy wmontowane w zasadzie na jednej konstrukcji się głównie teraz ścigam. Pomontowałem to już do wielu zawodników. Działa to, dużo, dużo pomaga. I jest to w takich pieniądzach, że wiecie, warto, jak już jeździcie bardziej wyczynowo, szczególnie chłopaki asfaltowe tory, bo w motocross to za krótkie, mimo jak jest naprawdę ostre zastosowania, nawet jak są, to jest za krótki czas trzymania motoru na pełnym gazie, żeby to pozacierać. I tam nie ma czasu patrzeć na, wiecie, wyświetlaczyk, ile to jest. Chyba że stroicie do danej pogody, do danego toru w treningach, dzień przed wyścigami czy coś. No to bardzo fajna sprawa mieć zakręconą w dyfuzorze, później wykręcić i już wiedzieć co i jak. No nie, więc porozmawiamy o tym, jak to w dwusuwie działa, jak to mierzyć, gdzie to zamontować, jakie powinny być temperatury w silnikach chłodzonych cieczą, a w silnikach chłodzonych powietrzem. Bardzo ważna sprawa. Musicie wiedzieć, że silnik chłodzony cieczą, czyli tam silnik jeżdżący na przykład bez termostatu, mający temperaturę płynu w okolicach 50 stopni, no to ścianka cylindra i obudowa kanału wydechowego ma 50 stopni, czyli prawda, tam jak tłok ma 400-450 stopni podczas pracy i ociera się o cylinder, który ma 50 stopni, jest no zimny, prawda, powiedzmy to sobie, zimny i twardy. Twardy materiał, bo im zimniejszy, to twardszy. Więc to jest jedna sprawa, a w chłodzeniu powietrzem ścianka cylindra i kanał wydechowy ma 200 stopni. Jest różnica, nie? Więc tam trzeba znacznie wcześniej skończyć doprężanie i zabawę ze schodzeniem w ubogą stronę niż w chłodzeniu cieczą. I o tym sobie porozmawiamy. Więc EGT w tym temacie jeszcze, jaka sonda, temperatura spalania, oktany w paliwie, wpływ na to wszystko. Może dwa zdania na temat kształtu komory spalania i wpływu na EGT. Może ze dwa zdania na temat wypukłości dęka, na długości samego squisha. Ale temat EGT fajnie poruszymy. 10. Zapłon. No tutaj głównie dla zawodników takich w tych Apriliach. To będzie temat, który wy musicie znać. Bo raczej w motocrossie i w seryjnych sprzętach to mało kto to dotyka w ogóle, niekiedy nie ma możliwości regulacji bez jakichś tam akcesoryjnych modułów, zapłonów, ale no powiedzmy zapłon, ważna, bardzo ważna sprawa, musimy to omówić. Mapa zapłonu,
Bo do dzisiaj niektórzy myślą, że w dwusuwie jest zapłon, wiecie, ustawiany jak w Simpsonie na 1,4 mm czy 1,8 mm i jest taka kreska zapłonu, a mapa w dzisiejszym dwusuwie to jest, wiecie, to jest po prostu wykres jak z hamowni, jak wykres mocy z hamowni. Trzeba sobie zdać sprawę, że dzisiejszy dwusuw, czyli każdy dwusuw z dyfuzorem, z rezonansem, jest silnikiem doładowanym. To już jest kupa wiedzy tutaj w tym momencie powiedziana. Miałem to powiedzieć dopiero na szkoleniu, no ale przy mapie zapłonu, no możecie to wiedzieć. Więc mapa zapłonu, kiedy jest stała, bo są jeszcze, nawet w kartingach, są jeszcze stałe mapy, kiedy jest opóźniająca się, jak, od czego to zależy, co zrobić w sprzętach seryjnych, co można, wiecie, w lewo, prawo, jak to wyczuć. Kiedy lepiej, kiedy możesz przyspieszyć, kiedy opóźniać, który zapłon jest faktycznie niebezpieczny i w którą stronę, jak będziesz szedł z zapłonem, to będziecie robić w konia EGT albo pokazywać po prostu inne wartości, jak to wszystko połączyć, nie? Kiedy ty zmienisz zapłon, EGT mi wzrośnie o 100 stopni, a tak naprawdę silnik jest wtedy bezpieczniejszy. Powiemy sobie. 11 to jest mieszanka, czyli mieszanie benzyny. Mieszanka taka pod kątem, ile oleju do mieszanki. To trzeba też powiedzieć, bo to też temat rzeka. Ja w większości, jak mówię klientowi jakiemuś, że proszę to bogato zestroić, jak mówię mechanikowi, wiecie, no, myślę, że się rozumiemy, to mówię, proszę ten sprzęt bogato zestroić na sam początek, rozjeździć i później schodzić bardziej ubogo w terenie, w którym to jeździ. No to ktoś, jak się zatrze, czy ktoś, większość, jak się ten sprzęt zatrze, to mówi, ja bogato zestroiłem, ja lałem 200 na oleju na piątkę paliwa. Panowie, jakie bogato, co to ma do strojenia? To jest tylko ilość oleju w paliwie, to nie ma nic do strojenia, no prawie nie ma, ale mówmy na poziomie ludzkim, nie ma. Ile oleju, no to jaki olej już powiedzieliśmy wcześniej, od czego zacząć? I, czyli tutaj tak jak ze strojeniem zaczynamy, od więcej i kiedy można nalać mniej, jak to poznać, bo to jest temat rzeka. Jak ja zaleję mieszankę 4%, czy ja uwielbiam mówić w procentach mieszankę, ale ludzie mówią też w stosunku, czyli na przykład 1,20, 1,25, 1,30, 1,40 i tak dalej. Bo ja, wie pan, leję 1,25 i kiedy mogę zacząć lać mniej, 1,40? Jak to poznać? Pomówimy sobie. No i punkt 12. Jako finish, czyli to, co naprawdę chcecie ode mnie usłyszeć, to, na co wszyscy czekają przez telefon, ci, co są wystrojeni, tutaj pozdrowienia dla wielu warsztatów, głównie z takich ludzi chyba starszych, którzy to opanowali super, to muszę pozdrowić pana Piotrka z Pekamoto. Pozdrawiam. To jest jeden z tych ludzi, którzy przez telefon tam parę rzeczy potłumaczyłem, raz godzinkę, drugi raz godzinkę i tam jest poziom świetny teraz, naprawdę. A jak już pan Piotrek zadaje jakieś pytanie, to jest ono sensowne i można porozmawiać przez ten telefon i 5 minut czasami mu ratuje życie, a ja wiem, że mówię nie do ściany, no, na tej zasadzie. Więc panowie, to co chcecie ode mnie usłyszeć, strojenie, dobór dyszy głównej, jak to zrobić? Na co zwrócić uwagę, jak to poznać, jak to usłyszeć, jak to się robi. To sobie omówimy. Bez serwisówek, bez hamowni, bez takich rzeczy. Kilka dysz będziecie potrzebować i kawałek prostej drogi. I naprawdę można to dosyć dobrze zestroić. Na dosyć wysokim poziomie, ale przede wszystkim tak stroicie, że się nie zaciera. To jest dysza główna. Po dyszy głównej omówimy sobie iglicę. Co ona robi? Też są farmazony na polskim internecie na ten temat powiedziane, że jak masz motor za bogato zestrojony, jako ogólnie, to weź tam na iglicy zmień. No panowie, to nie jest motorynka, w której tam ta iglica zmieniała wszystko, jak się ząbek zmieniło, to się wszystko zmieniało i tak dalej. W dzisiejszych sprzętach, i to nie dzisiejszych, bo to już 30 lat, iglica jest naprawdę precyzyjną częścią gaźnika. I precyzyjnie dozuje mieszankę w danej partii odkręcenia manetki. I jeżeli to jest wszystko sprawne, to tylko w tej partii i dalej nie. Więc iglica i śrubka składu mieszanki. Na temat śrubki to już w ogóle
ile masz wykręcić i dlaczego tak, a nie inaczej, to tu już w ogóle po prostu historie, teorie z NASA są na internecie. W tym temacie sobie to zrobimy po kolei i omówimy wrażliwe sprzęty, które się najbardziej zacierają, takie jak Yamaha YZ125, szczególnie roczniki poniżej 2005, oraz te, które się nie zacierają, głównie KTM 125. I dlaczego? Powiemy sobie dlaczego. Chociaż KTM jest sprężony bardziej niż Yamaha i ma płaskie dęko, a Yamaha ma wypukłe. I Yamaha się zaciera nagminnie, a KTM praktycznie w ogóle. W KTM-ie potrafi wypalić krawędź dęka od nagminnej temperatury na squishu, a się nie zatrze. A w YZ-cie to na tłoku dobrze się nagar nie zdąży pojawić, to już jest zatarte. Także i nawet na nowych cylindrach fabrycznych znika silen, no nie? Także powiemy sobie, czym się te silniki różnią. Tutaj trzeba, no coś mogę podpowiedzieć. Powiemy sobie o skrzyni korbowej, o sprężeniu, można powiedzieć, skrzyni korbowej w tych silnikach, czyli o długościach korbowodu. Zwrócimy sobie tu uwagę na konstrukcję cylindrów, na konstrukcję samych tłoków. Już tu podpowiedziałem wypukłości dęka na przykład. Później będą kształty komory spalania. I ogólne strojenie silnika, no bo przebieg momentu to też. Ale to w zasadzie tylko, żebyście wiedzieli, czym się to różni. Że jak będziecie składać silnik i nie macie pojęcia, jak on jeździ, jakiś nowy, przyjdzie wam jakaś tam RMA 125, prawda? No i nie jeździłem nigdy, klient was zapyta, a jak to wie pan, jak to RMS stroić, na co zwrócić uwagę? No wie pan, nie jeździłem jeszcze, ale popatrzycie na długość korby, popatrzycie na tłok, popatrzycie na cylinder i już będziecie wiedzieli, jak ten silnik jeździ. Albo na co zwrócić uwagę i co by można tam zastosować, co by można zmienić i co zrobić dla klienta amatorskiego, kiedy przychodzi ojciec z synem i syn będzie pierwszy motor w życiu katował z chłopakami po prostych drogach, po polach. A co zrobić, jak przyjdzie zawodnik? Także to jest najważniejszy temat, po który tutaj przyjedziecie. No, te wszystkie są ważne, bo je musicie wiedzieć. Ale te tematy typu squish, stopień sprężania, to wiecie, jak się uprzecie, to na internecie poznacie. No, dowiecie się, czym się różni tłok, wiecie, Vosnera od tłoka Vertexa. Ja będę mówił oczywiście kiedy co i jak dobrać. Widzicie, tu jest cylinder nasz na Tulei, to jest Husqvarna 125. I czemu akurat ta Husqvarna jest na Vertexie? A tutaj jest TPX, nówka sztuka, też takie robimy. Ten jest akurat wyhonowany Nikasil, jest zrobiona, widzicie, głowica i jest na Vosnerze. Chociaż większość ludzi do nowych KTM-ów uparcie montuje Vertexy, bo takie jest nowe, bo tak daje producent i tak dalej, i tak dalej. Omówimy sobie to, pokażemy przykłady i powiemy i tak dalej, jak zrobić, żeby ten sprzęt jeździł przede wszystkim dłużej, bo o to chodzi w nowych sprzętach, kiedy nowsze Nikasile potrafią naprawdę po dwóch tłokach być wyjeżdżone i koniec. Jak to zrobić, żeby to jeździło dłużej, żeby więcej godzin robić, szczególnie tutaj są enduro i takie rzeczy, co chłopaki tam ładują po 200 godzin, żeby to działało i tak dalej, i tak dalej. No i tak na sam koniec jeszcze, jeżeli będzie czas, to będzie jeszcze punkt 13. W ten pierwszy dzień chodzi o teorię, o wykłady, o pytania wasze i tak dalej. To zrobimy sobie punkt 13, punkt pod tytułem porting. Tutaj to jest w ogóle w Polsce, no nie wiem, no za murzynami to my jesteśmy w ogóle we wszystkim, ale to wiecie, tutaj jest poziom konkretny, tu jest amatorski, tu jest 2 metry mułu i tam jest poziom portingu w Polsce. Tak to mniej więcej wygląda, wiecie, u nas porting to jest jedynie porting Simpsonów i Rometów tam za 100 zł, że ktoś coś wyśle i wiecie, w sprzęcie, który ma 10%, fabrycznie, który ma 10% mocy w stosunku do swoich możliwości
i tam dodać, wiecie, 100% mocy względem tego, co jest w serii, to jest 15 minut roboty, no to są portingi za 100 zł, ale jeżeli już jest sprzęt 2020 roku, 2010 roku, 2000 roku chociażby w motocrossie i tam przyjdzie zrobić porting, co dalej, nie? Tam nie da się dowiercić kanałów, tam się nie da podnieść okna wydechowego, tam się nie da podnieść w ogóle, no prawie się nie da, ale w większości sprzętów praktycznie nie ma sensu i taki temat jak podnoszenie jakichś okien prawie nie istnieje. Tam już jest temat naprawdę wyższa jazda. Tam prędzej trzeba coś wyklejać, coś zmniejszać, zmieniać kierunek, zmieniać powierzchnię, zmieniać przepływ temperatury i tak dalej. Albo już, a w zasadzie w najnowszych sprzętach, no to i tak króluje tutaj zmiana, którą oferuje firma VHM holenderska w postaci różnych głowic na wymienne wkładki, na wymienne komory spalania, co jest podstawą regulacyjną. No i w postaci minimum trzech różnych wkładek, które wiecie, wymienić samą komorę spalania, czyli samą głowicę, to jest 15 minut roboty w większości crossówek. Robimy to w terenie, robimy to normalnie na torze i w ten sposób stroimy silnik, patrzymy w jakiej konfiguracji on lepiej jeździ. Fachowcy tacy jak VHM albo dobry tuner powie Wam mniej więcej, w którą stronę możecie skręcić, kiedy taka komora spalania, kiedy taka, kiedy doprężona, kiedy odprężona. Ale tak naprawdę zawsze musicie sobie pojeździć i potestować, jak to do Waszego zastosowania jest lepiej. Więc tu sobie omówimy taki temat portingu, ale to jak będzie czas, bo to nie wymagam, żebyście to wiedzieli po takim szkoleniu. To jeżeli będzie się nam super pracowało, jeżeli dnia nie braknie, że tak powiem, to pogadamy na ten temat. Także krótkie wyjaśnienie. Dlaczego porting dzisiejszych silników to zupełnie co innego, co porting starszych jednostek? Czym się to różni, co to daje, kiedy warto robić? No i tak dalej, nie? No i panowie, ostatnia kwestia, no to trochę organizacji. Przede wszystkim to nie jest masówka. Przyjeżdżacie, by się tu nauczyć, żeby się nauczyć, jak nie zacierać sprzętów i żeby ogarnąć temat. Przyjeżdżacie tutaj po to, że macie się nauczyć, jak to zrobić i na tym zarabiać, jeżeli chodzi o mechaników, albo na tym nie tracić, jeżeli chodzi o zawodników i prywatnych użytkowników. Tak jak mówiłem, proste koszty zatarcia tam poruszałem wcześniej, na początku, to tak jak dałem przykład, prosty koszt zatarcia 125, w którym nie cierpi głowica, nie cierpi korba i tak dalej, który robi nam mechanik, no bo tak jest najczęściej, to jest minimum 1000 zł, minimum, prawda? I to jest najtańszy przypadek i 125. Jeżeli weźmiemy 250, to już wchodzi 1500 zł, bo sam tłok, często uszczelki, często coś, co tam jest nam potrzebne, kosztuje po prostu więcej. Więc 1000-1500 zł ten zakres liczymy u mechanika w serwisie, a i więcej, bo zależy, wiecie, co tam się stanie, co tam trzeba, no nie? Więc to jest to szkolenie. Zaraz sobie pomówimy o kosztach, ale to szkolenie będzie kosztowało tyle, co jedno zatarcie. Jeden Wasz błąd, jeden. I naprawdę na przykładzie mechaników, których wyszkoliłem przez telefon, można to tak nazwać, to każdy z nich przynajmniej kilka razy silnik zatarł, zanim to ogarnął. Ale w końcu wiedzą i naprawdę to jest zysk, bo ja wiem, że na dwusuwa fabrycznie nie ma gwarancji. Ja wiem, że możecie sobie kupić nowego KTM-a, wyjechać na prostkę, przekręcić krosówkę i zatrzeć ją, albo oleju do paliwa nie nalać, albo nalać, nie wiem, jakiegoś dziadostwa i możecie zatrzeć i no nikt Wam nie kiwnie palcem, bo na dwusuwa nie ma gwarancji. To ja wiem, że mechanika nie da się obarczyć, że wiesz, mechanik tutaj ma troszkę schroniony, ale tak naprawdę, panowie,
W przypadku, kiedy mechanik nie dopilnuje żadnej z tych rzeczy, o których mówiłem, a tak jest najczęściej, to jest wasza wina. To jest naprawdę wasza wina, a nie klienta, i ten przysłowiowy dzieciak, syn z ojcem, który przyjeżdża i żeście mu tam coś poskładali, to naprawdę mają prawo mieć do was pretensje, jak oni wyjadą motorem, zmienią trzy biegi, młody doda gazu i chwyta silnik. To jest naprawdę wasza wina, bo da się tak to zrobić, że wypuścicie motor i on jest idiotoodporny. Naprawdę, no oprócz nienalania oleju, że tak powiem, ale nawet jakby ktoś wziął trzeci bieg i chciał go przekręcić, zatrzeć na siłę, nie zatrze. Jedyny minus, jaki w takim przypadku może być, jak tak oddajecie motor, to w dwutakcie spadająca świeca ze względu na zbyt bogate strojenie. I tyle. Naprawdę tyle. Nie ma innych skutków ubocznych, co to jest śmieszne koszta, bo to jest 10 zł najczęściej. Albo możecie oddać na świecy za 10 zł, a dopiero po finalnym zestrojeniu można przejść na świece droższe, które też, wiecie, nie kosztują cudów, bo kosztują 40 zł, 50, więc no, żadnych w porównaniu do zatarcia, no to już, to już się robi. I pomyślcie, panowie, że to jest tylko przypadek seryjnych sprzętów. I nikt sobie z tym nie radzi. A gdzie wchodzi tuning? Gdzie wchodzą sprzęty typu ostro podrasowane skutery, ostro podrasowane piździki, AM6, derby, dzieciaki, nie? Cała sfera. Przecież to jest ogromna część rynku. Bardzo ogromna część rynku dwusuwowego teraz, bo w zasadzie co jeździ w dwusuwie, no nie? Jeździ trochę tych rzeczy błotnych, motocrossy, enduro i tak dalej, no to trochę tych terenowych rzeczy, trochę torowych, asfaltowych, że tak powiem. Na drodze to już praktycznie kto jeździ drogowym dwusuwem, no takim, wiecie, pojemność, nie? 125, 250, to jest śladowa ilość w ogóle. Więc tak naprawdę zostają tym największym takim udziałowcem w tej dziedzinie później. Zostałem dzieciaki z tymi 50-kami, 80-kami. No i później jak ileś tego się sprzedaje, jak popatrzycie sobie na największe hurtownie tych gadżetów, cylindrów wszystkich, do Minarelki, do Derby, do Aeroxów i tak dalej, to praktycznie co drugi z tych sprzętów, nawet więcej, to spokojnie mogę powiedzieć, że tam 3/4 tych sprzętów, które się składają, jest tuningowane. Tam jest minimum wsadzona jakaś 70, 80, a większość z tych wsadzanych tuningowych gratów jest poportingowana. O. Większość cylindrów, które się kupuje, najpopularniejszą Malinę, czyli różne chińskie zestawy, to już są kupowane po portingu, jakieś tam poprawione. Większość takich zestawów składa się na tuningowych dyfuzorach, innych gaźnikach, innych zapłonach, innych cylindrach, innych wałach, innych membranach i wszystkim innym. Czyli do takich sprzętów nie istnieje serwisówka, nie istnieje jednorakie podejście, nie ma do tego ogólnej wskazówki tak, tak i tak to macie poskręcać, tylko wy musicie to wszystko wiedzieć, o czym powiedziałem. Tam trzeba wiedzieć, co to jest squish, co to jest stopień sprężania, co to jest EGT, to już by się naprawdę przydało mieć to EGT w takich sprzętach, jak tam, wiecie, no, jak to naprawdę ma ten rezonans konkretny i ma jeździć po drodze. Wypadałoby, ale to te podstawy, oczywiście dobór dyszy i tak dalej, no trzeba. A gdzie są sprzęty modyfikowane przez was? Bo tutaj mówię o tuningu na fabrycznych, na firmowych podzespołach, prawda? Czyli na firmowym dyfuzorze, firmowym cylindrze. To wiecie, to trzeba przyznać, to są dobrze zrobione rzeczy. Jak kupicie cylinder Stage'a, Polini, Malossi i tak dalej, kupicie taki cylinder do piździka, to jest dobrze zrobione, to jest naprawdę dobrze zrobione i w tym cylindrze tak się pali to wszystko, że się trudno ma zatrzeć. Ale jeżeli wchodzi temat robionych ręcznie rzeczy, czyli na przykład temat tuningowych Simpsonów, temat mega projektów, customowych różnych rzeczy, tak samo w 125, różnych 125 jest znowu temat Big Borów, prawda? Temat 160, 200, tulejowanych cylindrów na większą pojemność i tak dalej. Później wchodzi temat dyfuzorów ręcznie robionych, bo też jest to jakiś temat. W Polsce dosyć leży, ale no faktycznie ten temat jest. W piździkach jest ogromny temat. Praktycznie tam dyfuzory spawane, czy spawane na zamówienie, to jest spora część. W 125 dosyć mniejsza, no bo to tak nie działa dobrze jeszcze.
Ale przychodzi taki temat i jest w ogóle kaplica, jak to zestroić, jak to poskładać, jest w ogóle pozamiatane, no nie? Jest jedno za drugim, jest zatarte i jest koniec, a mechanicy, którzy wzięli taki zestaw do poskładania od kogoś, bo jakiś tam młody sobie kupił to, ten mu tam zrobił porting, ten mu kartery, ten mu zrobił flow, ten mu wyspawał dyfuzor i zgrał taki, wiecie, zestaw, zawiózł statom do mechanika, mechanik sobie to wziął i się podjął, żeby to poskładać, poskładał, zatarło się, miał problemy, wiecie, stresowe sytuacje, problemy jeden do drugiego, to przynajmniej połowa takich mechaników, którzy to przeżyli, drugi raz tego nie weźmie. Drugi raz nie wpuści takiego motocykla w ogóle na warsztat i powie wszystkim, wiecie co, idźcie z tym, bo to nie działa, to się zaciera, to jest w ogóle jakoś poprzerabiane tak, że to nie ma sensu, prawda? Wy będziecie wiedzieć, jak to zrobić, będziecie wiedzieć, jak to usłyszeć i uchroni was jako mechanicy serwisanci, bo teraz do was mówię, uchroni was to przez po prostu kosztami albo przed wstydem. Bo jeżeli mówimy na przykład o customowych różnych tematach, my tego mamy multum, to może jak będzie czas w tym roku, to trochę więcej takich filmów nagram, że wezmę kilka z zeszłego miesiąca czy tygodnia cylindrów, przypadków, co przyszło, albo kilka maili po prostu anonimowo jakoś pokażę wam, to o co się ludzie pytają, co żeby zrobić, to jest katastrofa. Albo jakie rzeczy chcą przywieźć do poskładania. To praktycznie każdy albo co drugi zestaw to minimum do Simpsona, do Rometa, do WS-ki, a WS-ki się ścigają w Pucharze Polski, więc no to już jest jakiś tam temat, prawda? To praktycznie co drugi taki zestaw, jak biorę do ręki, to oddaję z powrotem, proszę to wyrzucić do złomu albo sobie z tym działać samym. To się nie nadaje do niczego. A wszyscy jak to? To przynajmniej w połowie tych zestawów wystarczy wziąć głowicę do ręki, popatrzeć na komorę spalania. Już nie chodzi o kształt, o wiecie, rodzaj tej komory, no nie? Tylko chodzi o jej płytkość, czyli ja jak biorę taką głowicę przez kogoś zrobioną, to ja dobrze nie spojrzę, ja już widzę, że tu jest stopień sprężania jak w dieslu. Tam jest tyle, że po prostu, wiecie, możemy ropy nalać i możemy sobie ustawiać squishę, możemy sobie dolewać sprzęt, możemy sobie coś mierzyć, przejedziemy. Wiecie, prosty odcinek jest zatarty, ugotowany, albo jest dziura w tłoku i tak dalej. Puchar Polski tak samo. Wystarczy przyjechać na, a to nie tylko, wystarczy na różne mistrzostwa w Polsce, różne amatorskie puchary. Ludzie przyjeżdżają i po prostu zjeżdżają z toru po jednym okrążeniu seryjnym silnikiem albo lekko stuningowanym. Przyjeżdżają z zatartym, przyjeżdżają z dziurą w tłoku. No, rany boskie. A wystarczy zajechać do Czech i ten problem prawie nie istnieje. Do Czech się przyjedzie, jest długi tor, jeździ multum 125 w dwusuwie albo staroci potuningowanych. Jawki, jaki poziom tam jest jawki. Jawka 50 chłodzona powietrzem, która naprawdę kręci i idzie ogniem, dobrym ogniem. I idzie po prostych torach, że tylko wiecie, oni oni przechodzą na pełnym ogniu i tam nie ma, tam się nic nie zaciera. I tam nie jedzie dwóch Czech, którzy umią jeździć. Tam jedzie 30 i z nich praktycznie 80% zapierdziela. I te silniki działają. Nie mówiąc o już później stawce 125, choćby z Apriliami, z Kadziwami Mito. Jak Czesi przyjeżdżają do Polski, to jak przyjedzie ich trzech, to pierwsze trzy miejsca mistrzostw Pucharu Polski to są Czesi. I nie dość, że są najszybsi, to tam się nic nie zaciera i najlepiej to wszystko gada. Da się? Można? Można. I naprawdę da się i nie jest to jakoś super skomplikowane. No nie będziemy tutaj na szkoleniu wam podstawowym tłumaczyć oczywiście poziomu takiego, żebyście mogli być tunerem na wyścigi. Panowie przyjeżdżacie, żeby się nauczyć, żeby ogarnąć temat. A nie żeby wysłuchać, wziąć certyfikat, powiesić go sobie, wiecie, w warsztacie na ścianie i tyle. To wiecie, to nie o to chodzi. Robimy małą ekipę, tak jak mówię, max 10 osób, może nawet mniej, ale wstępnie zrobimy 10. Chodzi o to, że przy rozmawianiu, przy teorii w pierwszy dzień może by i weszło więcej osób, może i by mogło być 20 osób, prawda? No bo słychać to mnie będzie i widać. Ale chodzi o to, żebyśmy na hamowni mogli działać razem. Żeby każdy był w centrum, a nie gdzieś tam, wiecie, patrzył, tylko po prostu
Zrobimy bezpieczną odległość, bezpieczne kółko, no bo z tyłu za motorem nikt nie będzie stał oczywiście, ale tutaj wokół poustawiamy się, będziemy pracować, jak będzie zdejmowany cylinder, to wszystko będzie robione na motorze, żeby każdy widział, o co chodzi. Jak będziemy ustawiać squisha, odbijać cynę, będziemy to tam gdzieś wkładać, ustawiać, coś mierzyć, coś smarować, coś dokręcać, w jaki sposób. Będziemy zakładać zabezpieczenie tłoka typu C odpowiednim przyrządem, a nie śrubokrętem, jak to nawet robią na serwisowych filmach, no rany boskie. Przyrząd do dotoczenia w 5 minut, kosztujący kilkadziesiąt złotych u dobrego tokarza i przychodzicie czk, założone. Nawet te twarde, bo Vertex daje o połowę grubsze i twardsze zabezpieczenia niż Vossner, to jak widzę scharatane tłoki po prostu od śrubokrętów przez to, to takie rzeczy chcę, żebyście widzieli, żebyście z tym wyszli, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Nawet nie chodzi o to, żebyście to musieli później kupić i tak dalej, bo z wieloma rzeczami będzie problem, ja takie nawet nie widziałem do kupienia takiego przyrządu, choćby do zabezpieczeń tłokowych typu C, swożnia. Ale o to chodzi, żebyście wiedzieli, żebyście to zobaczyli, widzieli, o, wiem, o co chodzi, mogę sobie to dorobić, mogę to zlecić, mogę to kupić, jak znajdę. I tak dalej, bo tej wiedzy nie ma, po prostu nie ma na internecie, więc mała ekipa, żebyśmy na hamowni po prostu razem pracowali. Oraz po to jest mała ekipa, żebym nie mówił do ściany, do tłumu, tylko żebym mówił do każdego z osobna i żeby każdy mógł zadać pytanie. Bo też jak przyjedziemy w 20, to wiecie, jak każdy będzie miał swoją historię do opowiedzenia albo swój przypadek, z którym sobie nie poradził, no to nic nie zrobimy. A jak wiecie, będzie max 10 osób, I ktoś o coś zapyta, że wiesz co, bo ja to ustawiłem tak, ja to ustawiłem tak jak mówisz, a jednak też był problem, to żebym mógł odpowiedzieć, naprawdę odpowiedzieć, a jeżeli będzie się dało, to od razu to pokazać na hamowni, że to zrobić. Przygotujemy sobie motocykl, którego nie będzie szkoda, będziemy mieli nowy cylinder na Nikasilu, cylinder na Tulei, zobaczymy, może przygotujemy nawet awaryjny drugi motocykl, w razie W, jakbyśmy tego tak zarżnęli, że się coś tam więcej stanie, to nie będziemy czasu tracić na rozbiórkę silnika, tylko wjedziemy drugim sprzętem i będziemy na drugim to wszystko robić. Będzie naprawdę profi przygotowane. Więc tak mówię, rozumiem, że będziecie mieli różne problemy, pytania i chciałbym móc faktycznie na to odpowiedzieć. I postaram się odpowiedzieć na każdy z tych problemów, tak żebyście na tym zarabiali, żebyście z tym sobie radzili, żebyście na tym nie tracili. Zdaję sobie sprawę, że nie zakodujecie wszystkiego, co powiem. Widzicie, dzisiejszy filmik to jest godzina, ile tu już jest wiedzy powiedzianej, a my będziemy dwa dni od rana do wieczora w zasadzie tak walczyć. Przynajmniej dwie dniówki takie konkretne, więc daję sobie sprawę, że ani połowy z tego nie zakodujecie, albo przynajmniej połowę zapomnicie i pewnie przy pierwszych problemach będziecie potrzebowali zapytać się, przypomnieć, coś tam zrobić, bo o, było o tym mówione, ale nie pamiętam, o co to tam chodziło, nie? Otóż każdy z Was dostanie skoroszyt, taki prosty scenariusz, zrobię to nie dłuższe niż to, nie więcej niż takie, oprawione ładnie oczywiście, zaplombowane, dostaniecie taki skoroszyt z każdym z tych tematów, który mówiłem, z głównymi zagadnieniami, z tym, żebyście zawsze mogli tam zaglądnąć, wiedzieli, co to jest squish, stopień sprężania, wiedzieli ciepłotę świecy, paliwa, oleje, i kupę innych rzeczy o tłokach, o pasowaniach, które tam będą napisane, to taki prosty skoroszyt to będzie Wasza cenna wiedza, ale Wy będziecie mieć taki po prostu skoroszyt do tego certyfikatu. Certyfikat będzie na ścianę i będzie po to, żebym ja też wiedział, że ktoś z Was u nas, u mnie był na szkoleniu, to będzie ważne, a skoroszyt będzie dla Was, nie na internet, nie wszędzie, dla Was, Wy to do przytulenia. Także dostaniecie coś takiego, żeby zawsze można było do tego wrócić, wiedzieć, gdzie szukać i tak dalej. Pomyślę oczywiście na temat nagrywania i tak dalej. Wstępnie nagrywanie wideo, znaczy nagrywanie mnie będzie zabronione. Chciałbym ja nagrać to wszystko w całości, żeby móc to wielokrotnie sobie później obejrzeć, przeanalizować i jeżeli wystąpi taka potrzeba zrobić tych szkoleń więcej, to żeby maksymalnie poprawić po prostu scenariusz, a jeżeli coś będzie mówione z za wysokiej półki,
to więcej czasu poświęcić na prostsze tematy, a te z wyższej półki na drugi poziom przekwalifikować. Będzie ktoś chciał, zapraszam na drugi poziom i wtedy zrobimy grupę taką, która już ogarnia temat, wie co się dzieje i tam będziemy tłumaczyć te bajery trudne. No to do sedna, panowie, szkolenie jest w cenie 1490 zł brutto za 2 dni. W cenie szkolenia jest serwis kawowy, herbata, woda, napoje, jakieś tam przekąski oczywiście, to będzie przy nas. Po zakończeniu macie certyfikat, skoroszyt z tymi najcenniejszymi informacjami, jakieś gadżety firmowe się pewnie znajdą. I teraz tak, nocleg musicie sobie zorganizować sami. Będzie to najprawdopodobniej weekend, sobota, niedziela, chyba że wymyślimy to inaczej, zrobimy, nie wiem, piątek, sobota lub niedziela, poniedziałek, jakoś tak to może zahaczymy, zobaczymy, ale najprawdopodobniej będę chciał to zrobić w weekend. Termin jeszcze jest nieustalony, będzie to na pewno w tą zimę. Także panowie, nocleg trzeba sobie załatwić we własnym zakresie. Ogólnie w promieniu 10 km, w jedną stronę 7, w drugą 10, jest do oporu wszystkiego pod kątem hoteli, moteli i tak dalej. 10 km ode mnie jest Oświęcim, no to już tam mniej więcej możecie na mapie zobaczyć. Tam jest wszystko co trzeba, ale co ciekawe, w miejscowości, gdzie będziemy robić szkolenie, gdzie jest firma, jest taka przystań z hotelem, z restauracją i tak dalej. Mają tam dosyć sporo miejsc i polecałbym tam zrobić nocleg. Myślę, że jakbyśmy się umawiali na szkolenie, robilibyśmy wstępne zapisy z miesiąc wcześniej by się przydało albo kilka tygodni, no to dla tej grupy, co się zapisze, to ja chętnie mogę taki nocleg, wiecie, zarezerwować, jeżeli tam się znajdzie tyle miejsca i tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie ogólnie jeszcze sytuacja tutaj covidowa w tym wszystkim, czy to się tak uda zrobić, jak mówię, ale taki jest wstępny plan. Na razie co do organizacji tak w ogóle, no to zobaczymy, jak to będzie wyglądało pod względem jaka grupa się może spotkać, no bo na razie to i tak chyba nie możemy. Ale tak mówię, planuję to luty, marzec. Chciałbym, jak trzeba będzie to później i kiedy się uda oczywiście, ale chciałbym to zrobić przed sezonem, bo o to chodzi. I chciałem to w pierwotnej wersji zrobić na tyle przed sezonem, żeby ewentualnie udało się zrobić więcej niż jedno spotkanie. To jest odpowiedź na to, że nie można się do mnie dodzwonić, że nie można popytać, że ja mam 100 maili dziennie czasami. No dziennie może nie, ale weekendowo to setka to jest standardowo. To jak sobota, niedziela nie wchodzę na, wiecie, na skrzynkę, to poniedziałek to setka, to jest po prostu zawsze. Chciałem to zrobić na tyle wcześniej, że po prostu jak ten pierwszy termin będzie full pójdzie, wszystko pójdzie, jak pierwszy termin po prostu miejsca się szybko wykorzystają, to chciałbym to zrobić tak, żeby przed sezonem jeszcze zdążyć zrobić na przykład drugie i trzecie takie spotkanie. Bo jeżeli byście chcieli faktycznie i przyjechaliby mechanicy, zawodnicy, to naprawdę trzeba będzie na to czas znaleźć. Odnośnie ceny, to jeszcze jest taka sytuacja, że ta cena 1490 zł brutto jest ceną na pierwszy termin. To jest cena pierwszego terminu i na tym pierwszym terminie chciałbym widzieć tych, którzy się w zeszłym roku zadeklarowali, że będą na tym szkoleniu. Mówię tutaj do ludzi z Pucharu, ludzi z serwisów, z którymi rozmawiałem przez telefon, z tych najbardziej bliskich, to im niektórym podpowiedziałem już tam, wiecie, w ostatnim miesiącu już podpowiedziałem, że będzie coś takiego organizowane i ci ludzie, o, tak, to oczywiście, proszę tylko termin, ja na pewno będę. Więc coś mi się wydaje, że te pierwsze 10 osób to niestety, no szybko pójdzie, ale z racji tego, że przyjadą ludzie, którzy już coś ogarniają. Ja bym chciał widzieć właśnie tych zawodników, którym pomagałem w zeszłym roku na torze. Chciałbym widzieć tych mechaników wyszkolonych przez telefon tylko po godzinie, po dwóch godzinach, którzy już ogarniają temat, niektórzy bardziej, niektórzy tak, wiecie, żeby się tylko nie zatarło. Ja bym chciał Was widzieć na tej grupie, ponieważ to ten pierwszy termin jest zrobiony w cenie tańszej niż będzie w przyszłości. Dlaczego? Dlatego, że na pierwszym terminie ja też będę się uczył tego, co Wy chcecie usłyszeć na tym szkoleniu.
Po prostu ja ten scenariusz starałem się napisać jak najprościej. Będę się starał mówić o tym jak najprościej i jak najbardziej nastawiać się na poziom, ten poziom najbardziej amatorski i ten najniższy zawodniczy, żeby wam się sprzęty nie zacierały i to jest przede wszystkim. Jak to poskładać, jak zestroić, żeby nie zatrzeć i ewentualnie, żeby to prawidłowo działało. I tak jak tam wspominałem, ewentualnie podpowiem, jak z tego troszkę mocy wykrzesać. Ale to nie jest szkolenie tuningowe, to nie jest szkolenie w żadnym razie, w którym wy będziecie słuchać, jak wy tam macie wygrać mistrzostwa. Nie, 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 nie. To jest szkolenie takie najbardziej podstawowe. Uważam, że wszystkie te tematy, które tutaj przeczytałem, musicie wiedzieć. Ciężko mi z nich zejść, bo cokolwiek z nich zrezygnuję, to pytanie mi się pojawia na mailu, to pytanie mi się pojawia na torze, albo wiecznie jest jakiś z tym problem, albo czytam w tych tematach, na forach, na grupach facebookowych, motocrossowych, to czytam objaśnienia tych tematów i tam są takie farmazony, że po prostu głowa mała. Więc nie wiem, z czego tu można zrezygnować. Chciałbym, żeby to każdy zawodnik, każdy mechanik, serwisant i ktoś, kto jeździ ostrzej, coś się zna, mechanikuje samemu, to musicie wiedzieć. I to jest takie szkolenie, podczas którego na pierwszym spotkaniu postaram się być dosyć elastyczny do was. I tak te tematy wszystkie przelecę, ale jak na któryś temat będę widział, że trzeba mega wytłumaczyć, mega wyjaśnić, albo na hamowni mega to pokazać, to tak zrobimy, tak faktycznie zrobimy. Dlatego ja będę chciał to cały ten event sobie nagrać. Nagrać ładnie z dźwiękiem całe 2 dni. Najprawdopodobniej tak zrobię. I to będzie nagranie tylko dla mnie, nigdzie nigdy nie opublikowane. Tylko dla mnie po to, żebym słyszał, co ja mówię. Jak, co wy mówicie, jakie są pytania, co jest potrzebne. To tylko po to będzie to nagrane i jeżeli faktycznie będzie ta rozbieżność, to ten scenariusz zostanie dopracowany do tego. Zrobimy stricte 2 poziomy wtedy, jak nie będzie się udawało tego zmieścić przez 2 dni. Nie wiem, może 3-dniowe zrobimy wtedy, zobaczymy. Ono będzie na pewno to szkolenie ewoluowało i na pewno drugi termin będzie poprawiony. I dlatego drugi termin nie może być w tej samej cenie, bo możliwe, że w drugim terminie będzie to bardziej konkretne. Nie wiem, może nie aż tyle, ale uważam, że na pewno coś da się poprawić. Z racji tego, że jest to szkolenie jedyne w swoim rodzaju, jedyne w naszym kraju, jedyne, nie wiem, chyba w Europie, na świecie, nie wiem. Ja takiego nie znalazłem. Choćbym ile szukał i jakich tunerów ze świata pytał, nie znalazłem takiego. Więc teoretycznie nie mam możliwości oprzeć się na przykładzie tego, jak to ktoś wykłada, ani nie mam możliwości ja sam pojechać na takie szkolenie, żeby posłuchać, o czym oni tam mówią i wam to przekazać, albo to trochę tam, wiecie, stuningować, poprawić i albo okroić i pokazać to tutaj na żywo. Więc pierwsze szkolenie jest w cenie 1490 zł brutto za 2 dni, a następny termin będzie na pewno droższy. Więc chciałbym na pierwszy raz widzieć tych moich zawodników, widzieć was i wielu z was się tam na pewno było już z 20, może z 30 zawodników i mechaników, którzy się zadeklarowali, że przyjadą. To ja bym chciał widzieć was na pierwszy termin. Z wami, że tak powiem, to ogarniemy, nauczymy się. Możliwe, że nawet jak wy będziecie z jakąś już wiedzą, to powiemy coś szerzej, ale tu zrobimy finalny scenariusz i jeżeli będzie zainteresowanie, a po tym co widzę na mailach, to trzeba będzie to zrobić, to kolejne terminy będą bardziej precyzyjne do tematów, jakich będziecie potrzebować, no i droższe. I no panowie, to tak do końca jeszcze muszę powiedzieć, no nie jest to mój wymysł, żeby siedzieć na tyłku i nic nie robić, bo ja chciałbym się dalej czynnie rozwijać, chciałbym się dalej czynnie ścigać. Cały czas rozwijamy ekipę, rozwijamy maszyny, rozwijamy hamownie, rozwijamy testy. To też nie jest tak, że my siedzimy i po prostu, wiecie, robimy te dziury w cylindrach na co dzień, wysyłamy paczki, po prostu, wiecie, produkcja. To nie o to chodzi. My robimy zawsze to,
co jest sprawdzone i przetestowane. To jest zawsze moja zasada. Ja nigdy nie robię ludziom tego, czego nie wytestowałem na własnej skórze. Dlatego nie serwisujemy 4 SUV-ów, dlatego nie robimy głowic do 4 SUV-ów, dlatego w tulejowaniu w ogóle silników 4 SUV-owych to ja bardzo delikatnie stąpam i raczej robię wysyłkowo te, które mam gdzieś tu po okolicy, po zawodnikach posprawdzane, które gdzieś tam z zaufanym mechanikiem albo zawodnikiem robiliśmy pierwszy raz. Ono było jeżdżone, było testowane i dopiero to robimy wysyłkowo. Ja mam taką złotą zasadę, dlatego wielu z Was pyta, czemu tego nie robimy, czemu tego, to już wiecie czemu. Bo ja muszę to mieć na własnej skórze. Jak ja się 2 SUV-em ścigam, ja to stroję i ja jeżdżę na własnych cylindrach. Ja nigdy w życiu nie jeździłem na Nikasilu i nigdy w życiu mój zawodnik nie jeździł na Nikasilu. No może z jeden czy z dwóch się trafiło, co mieli nowy silnik, że tak powiem, i ja ich tylko tam coś poprawiałem, stroiłem, to został Nikasil. A tak to każdy jeden ma tuleje, każdy jeden ma mój cylinder zrobiony przez moje własne ręce albo w większości po prostu zrobiony przeze mnie, resztę przez chłopaków, przez ekipę. Jest to wszystko robione u nas, żadnych pośredników, żadnych, wiecie, podwykonawców. To jest full u nas. I to nie chodzi o to, żeby tylko to robić i po prostu i produkować sztuki, tylko o to chodzi, żeby cały czas iść z wiedzą do przodu, więc cały czas hamownia, testy, wyścigi i w tym się nie chciałbym zatrzymywać, a szkolenia nie są po to, żeby siedzieć na tyłku, mówić i brać od Was pieniądze, tylko są po to, że po prostu ja nie wyrabiam w odpowiadaniu na te pytania. Na to, że nie wyrabiam, wiecznie mi ktoś zawraca głowę, nie wyrabiam z mailami, nie mam telefonu, bo nie jestem go w stanie mieć, nie mam, nawet nie da się zatrudnić kompatybilnej, złe słowo, nie da się zatrudnić odpowiedniej osoby do biura, która by w tej tematyce sobie poradziła. Bo w zasadzie każdy dzwoni z takim problemem, że finalnie jak ktoś był u mnie w biurze tutaj przy komputerze i odbierał telefony, to przynajmniej z co drugim telefonem kończyło się tak, że słuchawka Patryk, no leciała ta osoba z telefonem do mnie i finalnie, wiecie, ja musiałem albo z hamowni wyjść, albo od maszyn, albo wiecie, od cylindrów, od kątnic musiałem odejść, musiałem się umyć. Halo, dzień dobry, no już tłumaczę. Bo są takie pytania. Więc to szkolenie jest właśnie po to, żeby na te pytania odpowiedzieć i żeby powiększała się ta liczba po prostu ludzi w Polsce, którzy już to wiedzą. Po prostu już to wiedzą, żebym też mógł przekierować do Was klientów. Do kilku warsztatów, których mam zaufanych, ja wiecznie kieruję, no ale wiecie, jak ktoś ma do nich 500 km, to przeważnie się kończy tym, że no nie wiezie, a 2 SUV-a nie da się robić na odległość bez odpalenia. Nie da się bez odpalenia, bez strojenia. Ktoś, kto to robi, to albo liczy na łódź szczęścia, składając nowy silnik według serwisówki, no albo może będzie działać, może nie będzie. Chyba że on składa tylko mechanicznie, squish, tak dalej, a strojenie, czyli gaźnik, zapłon, słuch tego wszystkiego, to już robi sobie tam klient, prawda? To chyba, że tak, ale ogólnie mam kilka tylko takich warsztatów w kraju, które ogarniają temat, do których mogę 2 SUV-a odesłać, nie jakiegoś wyczynowego, ale w większości mogę odesłać. A chciałbym takich warsztatów mieć 20, 30, 50, chciałbym takich ludzi mieć więcej. Wtedy jak dzwoni do nas, no dzwoni, pisze, klient od cylindra, wie Pan, bo jak to zrobić, to ja mam 2 opcje. Albo Pan przyjeżdża na szkolenie, jeżeli będzie miejsce i te szkolenia będą faktycznie istniały, albo Pan proszę zajechać do, nie wiem, zrobimy może stronę internetową wtedy, zrobimy listę ludzi, którzy mają certyfikat, wypiszemy Was tam, Wasze firmy. I ja powiem, proszę Pana, tam są zaufani mechanicy, którzy u mnie się uczyli, do których mam przekonanie, że oni sobie poradzą. I jak Pan u nas zrobi cylinder, to proszę tam dać motor. Albo w ogóle proszę tam zawieźć motocykl. Ten mechanik wyśle do nas cylinder, tam wał korbowy, wszystkie rzeczy, które u nas mają być zrobione, to lecą do nas, a on to składa i stroi. I każdy robi to, na czym się zna. Bo to jest ten problem jak z mechanikami samochodowymi i turbosprężarkami ich regeneracją. To jest dokładnie to samo. Jeżeli przyjeżdża auto do mechanika na naprawę turbosprężarki, to nie ten mechanik wyciąga turbosprężarkę, otwiera park maszyn za 2 miliony, wiecie, robi to wszystko, stroi, wyważa i montuje do auta i oddaje samochód. Nie. Najczęściej jest tak, że przyjeżdża samochód do mechanika,
Mechanik odpowiada za demontaż tego wszystkiego, zawozi do firmy, która się specjalizuje regeneracją tej turbosprężarki czy danego podzespołu. Ta firma robi, co do niej należy. Tą część, wiecie, to tak jak od nas przychodzi cylinder, po prostu przychodzi wam nóweczka po regeneracji, wyszkiełkowane, oklejone, gotowe. To ma być zajebiste, takie przychodzi. Mechanik to zakłada i ma się znać na tym, co ma przypilnować, żeby tą część nie zniszczyć, ani silnika, ani niczego. On to ma zestroić, wyregulować i oddać klientowi. I on bierze pracę za to, że to wykonał, założył, zestroił, wszystko powymieniał, kupę innych części, wie, które trzeba wymienić, których nie trzeba, których... On to ma wiedzieć, a my robimy cylinder, wał, głowicę. To jest u nas. I to zawsze będzie u nas, bo na serwis powoli nie ma czasu. I chciałbym, żebyście umieli ten serwis wykonać, że jak przyjdzie od nas paczka, to poradzicie sobie z tym i nie będzie telefonów, dlaczego mi się zatarło, żeby to pytanie po prostu znikło z rynku. Dziękuję ślicznie.